Witajcie moi kochani, dziękuję wam za taką aktywność na kanale. Słuchajcie, brakuje już kilkunastu tylko subskrypcji do wbicia pełnej liczby 20 tysięcy, więc mam nadzieję, że każdy, kto jeszcze nie subskrybuje kanału, a jest to dość spora część osób, niech w tym momencie zostawi suba, oprócz tego łapkę, żeby też tu była jakaś taka pełna liczba, na przykład 200, 300, to już w ogóle by było kozak, i jeszcze jakiś fajny komentarz. I słuchajcie, przechodzimy do odcinka. Zanim opowiem wam dokładnie jeszcze o tej serii, ponieważ jest to ważny informacyjny odcinek i nie tylko, żeby każdy wiedział, o co w tym wszystkim chodzi, to słuchajcie, chcę wam wspomnieć, że trwają prace nad drugim sezonem mojego całego serwera. Tutaj możecie sobie podglądać między innymi, jakie są tryby. Za chwilę jeszcze wam pokażę na scoreboardzie. Będzie tego na pewno mnóstwo i możecie zresztą sobie tutaj przyjrzeć się, jak dużo tych trybów jest planowanych. Więc dla tych, co czekają i oglądali mnie wcześniej, czekają na serwer, to ten serwer jest cały czas robiony, cały czas doskonalony. Więc myślę, że za niedługo jakieś informacje będą się pojawić dokładniejsze. No ale dobra, przechodzimy teraz do naszego głównego tematu tego odcinka, czyli przechodząc już do samej strony, wszystko będzie pod adresem bmsklep.pl, strona zabezpieczona, więc nie musicie się o nic martwić. Strona wygląda następująco, jest to przerobiony item shop pod serwer Minecraft właśnie na potrzeby tego oto, tej oto serii, tej oto, że tak powiem, sprzedaży usług. Na samej górze macie coś takiego jak strona główna, sklepy, zgłoszenia, regulamin płatności, regulamin zakupów i ich przebieg. Zanim cokolwiek kupicie i postanowicie na przykład skorzystać z jakichkolwiek usług, to musicie zapoznać się z regulaminem płatności, ponieważ tutaj macie wszystko napisane, dokładne informacje, definicje, czym jest, co i do czego, i sam przebieg, jak wygląda właśnie zakup, z czym to się wiąże. Jednakże ja to tak jakby pokrótce wszystko przedstawię. Najważniejsza notka to jest taka, że oczywiście zakaz jakiegokolwiek kopiowania, powielania, zarabiania na tym, czy dalszej sprzedaży, czy udostępniania komuś i tak dalej, ponieważ jak widzicie, jest to w artykule prawnym i ja nie odpuszczę takich rzeczy, jeżeli ktokolwiek skorzysta właśnie z, no po prostu złamie w ten sposób prawo. To od razu tak na samym początku was informuję. Mamy w zakładce sklepy coś takiego właśnie jak autorskie pluginy. Na ten moment ta strona będzie oferować autorskie pluginy, gotowe paczki, czyli gotowe serwery, mapy, spawny i biomy. W poszczególnych kategoriach, jeżeli przejdziecie już do sklepu, będziecie mieć właśnie usługi, które możecie zakupić. Jeżeli zakupicie jakąkolwiek usługę, będziecie się pojawiać tutaj w liście ostatnio kupujących. Po zakupie usługi musicie iść po odebranie, ponieważ nie jest to jeszcze automatycznie. Jeżeli ten cały biznes i ten cały jakby, jakby to powiedzieć, ta cała sprzedaż się rozwinie, chciałabym automatycznie połączyć to wszystko, że licencje, wszystko do pobrania będziecie mieć automatycznie od razu na maila w momencie zakupu. Teraz jest to niestety niemożliwe, ponieważ jest to po prostu za duży wydatek. Nie wiadomo, jak to się przyjmie, nie wiadomo, czy w ogóle będziecie z tego korzystać. No i teraz, jeżeli zakupicie jakąkolwiek usługę, tak jak macie tutaj napisane w regulaminie zakupów, musicie stworzyć albo zgłoszenie tutaj na stronie na górze, bądź też właśnie stworzyć tiketa na Discordzie stworzenia serwerów. Jak tam chcecie, macie tu informację, co musicie zawrzeć w takim zgłoszeniu i jeżeli to zrobicie, otrzymujecie, jeżeli zakupujecie autorski plugin, otrzymujecie licencję, która jest dożywotnia. Jest licencją na jeden adres IP, czyli na jeden serwer. Jeżeli macie serwerownię i chcecie skorzystać na więcej trybów, to musicie po prostu to zgłosić w zgłoszeniu. I pamiętajcie o tym, że ja mam tak jakby cały monitoring, te licencje kontroluję i widzę, czy ktoś łamie ten regulamin korzystania z właśnie takiego jednego adresu IP, czy też nie. Zastrzegam sobie prawo do tego, żeby zablokować jakąkolwiek licencję, plugin w tym momencie by wam przestał działać, jeżeli ktoś właśnie ten regulamin złamie, więc musicie, tak jak mówię, przeczytać regulamin płatności, żeby wiedzieć, co z czym do czego i trzymać się regulaminu. Jeżeli zakupujecie gotowe paczki, bądź też właśnie tutaj mapy, biomy i spawny, wygląda sytuacja troszeczkę inaczej. Otrzymujecie link, który właśnie umożliwia jednorazowe pobranie i automatycznie jest usuwany z sieci, więc tak jakby po jednym pobraniu ten link przestaje działać. I to taka sama sytuacja, jeżeli ktokolwiek złamie regulamin, no to będę się z tą osobą, że tak powiem, później użerać, więc nie róbcie tego, jeżeli nie chcecie mieć żadnych problemów. No i teraz ostatnie trzy kwestie do wyjaśnienia. Już wam mówię, jak będzie wyglądał kolejny odcinek. Kolejny odcinek będzie już właśnie stricte jako odcinek pierwszy, będzie pokazana dana rzecz w wersji darmowej i w wersji płatnej, zaprezentowanie, w jaki sposób to skonfigurować, co te pluginy oferują, i będziecie mieć właśnie już po opublikowaniu pierwszego odcinka możliwość pobrania pierwszego autorskiego pluginu, jaki tutaj zaplanowaliśmy i jaki właśnie dla was stworzyliśmy. Warto tutaj wspomnieć o tym, że pod każdym odcinkiem, już jakby jak będzie pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej, będziemy robić losowanie, czyli będziecie mogli wygrać voucher na darmowy właśnie taki autorski plugin i to będzie co bodajże 100 lajków, więc zachęcam was już teraz właśnie do dobrej aktywności i do wykazywania się w kolejnych odcinkach, ponieważ myślę, że będzie warto, żeby na przykład wygrać jakiś darmowy plugin z dożywotnią taką licencją. Ostatnią, myślę, że interesującą dla was rzeczą jest
Współpraca. Współpraca, która będzie możliwa. Będzie tutaj, myślę, że w zakładce współpraca wszystko napisane, żebyście wiedzieli co jak do czego. Ja tylko przedstawię teraz tak pokrótce, o co w tym mniej więcej będzie chodziło. Warunkiem takiej współpracy będzie przekazanie pełnych praw autorskich dla mnie, jako dla firmy, żebym mogła taką rzecz, taką usługę, taki plugin, paczkę, cokolwiek sprzedawać dalej, więc to będzie właśnie jednym z warunków zawarcia takiej współpracy. Mniej więcej planuję to zrobić na takiej zasadzie, że jeżeli ktoś ma spawny, mapy, biomy, cokolwiek do sprzedaży, bądź też właśnie nie potrzebuje, bądź buduje na zamówienie, to jak najchętniej ja jestem w stanie skupować wszystko, jeżeli takie tylko rzeczy macie. Jeżeli na przykład, i tak samo z gotowymi paczkami, czy też z autorskimi pluginami, autorskie pluginy troszeczkę za chwilę bardziej teraz opiszę za moment, ale jeżeli chodzi o gotowe paczki i właśnie mapy, spawny, biomy, widzę to w ten sposób, że jeżeli jakaś sprzedaż danej na przykład mapy, przekroczy ileś tam na przykład procent ceny, za którą ja kupię to, to wtedy dzielę się jakimś tam procentem zarobku właśnie z osobą, która stworzyła daną mapę, spawn czy biom. Jeżeli chodzi o autorskie pluginy, i ja oczywiście jeszcze to wszystko tak dopracuję i wam wszystko rozpiszę, to jest tylko taka moja wstępna myśl, jak to miałoby wyglądać. Jeżeli ktoś chce całkowicie sprzedać, pozbyć się, to też jak najbardziej przyjmuję. Jeżeli chodzi o autorskie pluginy, to wygląda trochę sytuacja inaczej. Oczekuję napisania jakiegoś pluginu, który właśnie będzie też nagrany na odcinku, ale tak jakby w wersji odkodowanej, odcieniowanej i zacieniowanej, żebym ja miała pełny wgląd do tego i tak jakby właśnie pełne prawa autorskie, o których wcześniej mówiłam. Będzie to jedyna taka seria na kanale, więc mam nadzieję, że się przyjmie fajnie i ogólnie jedyna taka możliwość do kupna między innymi właśnie SMS-em jakichś rzeczy, jakichś usług i tak dalej. Więc dziękuję wam za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku, w pierwszej części i mam nadzieję, że właśnie to się fajnie przyjmie, bo przypominam o konkursie. No i co? Siema!